Witam was bardzo serdecznie, z tym mistrzu, a to kolejny odcinek z mojej serii Czarodziej Przygoda. No i w poprzednim odcinku otworzyliśmy już szczelinkę zwykłą, więc na początku zwykłą pójdziemy, a później oczywiście jedną głęboką i pozostałe zwykłe. Więc idziemy najpierw zwykła szczelinka. Troszkę podgłośniłem dźwięk, ale tak minimalnie. Jeśli będzie mnie zagłuszał, to ściszę, jeśli nie, to zostawię. Tak tylko sobie kontrolnie zrobię, bo troszkę za cichy dźwięk w poprzednim odcinku wyszedł w porównaniu do głosu, jakim dysponowałem. Chociaż teraz nie dysponuję innym, ale można podgłośnić mikrofon, ściszyć i inne tego typu rzeczy mogą wyniknąć. Skrzyneczka, dobra, jedziemy dalej, nie zastanawiamy się. Oczywiście jak jest szansa, to piłujemy sobie, żeby nie paść, ale spiłujemy tych uczników. I żeby użyć jeszcze raz Archonta, mieć duże staki, żeby to szybko poszło. O to poniekąd chodzi nam. Niech padają, niech padają. Czekajcie. Nie wchodzi nam teraz. A tu się pojawiła elitka. Padaj, padaj. Dobra, padła, jeszcze legendy wyrzuciła, więc naprawdę ciekawie. A my możemy sobie dalej. Co do głosu, mogłem troszkę głośniej mówić, ale... ale po prostu już teraz wiem, na razie wtedy nie wiedziałem. Jak to, żeby nie było sprzężeń głosowych oczywiście. Bo to jest najgorsze, co może być. Lepsze, gorsze nawet od samego niesłyszenia, bo to naprawdę utrudnia. Okej, skrzyneczka, nic tu nie było jednak. Ale ładnie wyleciała elitka, o rany. Po prostu pyk i zeszła. Takie widoki tylko w Diablo. Też chyba, a nie, tu jednak nie było elitki, wydawało mi się, ale tu jest elitka, która zaraz zostanie rozwalona przez moje hyderki. Oczywiście, tak, piłujemy sobie na tym, żeby użyć Archonta i już możemy go użyć. Oczywiście paraliż wchodzi też na zimno i inne rzeczy, ale no tak jest w sumie lepiej od Archonta. Na spalanie, ustawić się i wszystko bić. A jeszcze na pierśnik zielony to już w ogóle. Powiem tak, w Diablo 3 jest o wiele łatwiej zrobić set niż w Diablo 2, nawet na Battle.necie. Naprawdę to jest takie, coś zauważyłem, bo tu naprawdę łatwo itemki fajne lecą z zestawu, jak nie tu ukadali. Jest po prostu dużo możliwości tego zrobienia i poniekąd są duże szanse na itemek. Ale są małe szanse, że on będzie dobry. Kapliczka szału, obrażenia zwiększone o 25%. Nie jestem jeszcze gotów. Idziemy do kolejnego levelu. Tu już powinniśmy sobie poradzić szybko. Elitka oczywiście. O, rozwalone, jeszcze tu rękawiczki jakieś wypadły. Oczywiście Hydra sobie da radę. A my tu sobie podjedzie, może troszkę się cofniemy, teraz spiłujemy. Nie można mnie powstrzymać. Więcej tajemnej mocy. Okej, teraz z powrotem Archont. Tym razem dwustaki, więc tylko przelecimy przez tą szczelinę. O, jest tu bosik. O, już nie ma. I tu są przeciwnicy i już ich też nie ma w tej chwili. Jedziemy dalej. Nie wiem, czy wziąłem wszystkie te kulki, ale prawdopodobnie jak jedna została, to nic się nie stanie. O, teraz elitka padnie naprawdę szybko, rozwalona. Ładnie, idziemy w tą stronę, bo tu już nie możemy, oczywiście wiedziałem o tym. Piłujemy, piłujemy, piłujemy i teraz tak, i jak zaraz piźnie, naprawdę będą wartości olbrzymiaste. O, jakie będą wielkie wartości, to wy nawet nie wiecie. Potrzebuję więcej czasu. Po prostu olbrzymiaste, tak? To jest taka wartość fajna. Okej, żeby tylko nie paść, dwie legendy z jednej elitki. Mogą nawet cztery wypaść. No i o tym mówię, no po prostu. Co z tego, jak mam 200 staków, jak i tak jeden hit na 60 już padam. No to jest po prostu kpina w ogóle, no jest po prostu kpina. Beznadzieja zupełna, beznadzieja. Jeszcze czekam. To nie jest build w ogóle do przeżywania, tylko do padania. Pod względem przeżywania można zrobić maksymalnie 45. Albo 50, ale już więcej byśmy nie dali rady. Dlaczego ten mi ucieka? Goblin. No teraz powinien zostać rozwalony. O nie, teraz to mnie w ogóle rozwalał, chyba że się dobrze ustawię. Odłamki różne, coś tu się dzieje, widzicie? Tu się dużo dzieje poza tym.
Chyba wszystko powinien wziąć. Ale sakwy są już przepełnione, czyli wracamy do miasta. No nie, znowu mnie na hita rozwalał, znowu będzie problem. Dobra, nie bierzemy już ich itemków. Będziemy brali tylko itemki legendarne już. Się nie chce wracać. I oddechy śmierci oczywiście. Okej, strażnik szczyjny znajduje się tutaj. Zostanie rozwalony, patrzcie, w ten sposób. I elitka, znaczy hyderka i już wszystko powalone, tylko szkoda, że nie mogę podnieść legend, to jest najgorsze. Legenda, nie mogę znowu. Wrócimy kolejny item. Legenda, już nie uniosę. Legenda, dobra, i wracamy sobie w sumie z powrotem tutaj. I już zaraz robimy 79, ale mimo tego i tak bym wziął alterację. Bo nawet jakby nic nie zmieniała, to i tak bym miał poczucie, że mniej padam i mi się po prostu bardziej komfortowo grało. O to po prostu chodzi. Dobra, teraz Kantodo. Sultan oślepiającego piasku. To. Oj, w sumie to było dobre, widzicie, bo miało 7% tego, ale dobra, już w przerobione trudno się mówi. I tak, aż tak by obrażenia nie wzrosły. Czemu nie mogę wrzucać? Aha, bo ja tutaj mam wrzucać. Tak jak mówiłem, paletę oczywiście robimy, przynajmniej jedną. I próbujemy wydropić co? Starożytne słami, albo nawet pierwotne starożytne, to będzie lepiej. Tak jak mówiłem, pierwotne starożytne powinno być troszkę inne niż mówili. Ja mówiłem o tym, jakie to powinno być, więc znowu jeszcze raz o tym samym nie będę mówił, bo nie ma to sensu. Czekajcie, jedna paleta, dobra. Głęboka szczelina 79, żeby się nie wysilać. Dobra. A, alteracji miałem wziąć. O rany, to teraz będę padał naprawdę ładnie. Od każdego shotu praktycznie. Od każdego ataku. O, czekajcie, bo tu jest elitka. A przeciwko elitce Hydra mi naprawdę super pomoże. Okej, teraz się ustawiamy. O, myślałem, że padł, ale nie. Nie mam farta, czekajcie. On mnie zaraz tu będzie brał. Ale jak... O nie. Mówiłem o tym, że jest problem. No nie, co ja robię po prostu. Zaraz padnę. I nie będzie z tego w ogóle żadnego pożytku. O tym mówiłem. Nie no, ja resetuję to szczelinę, bo nie damy rady oczywiście. I wezmę alterację, może to coś zmieni, chociaż no... Jak przez 20 szczelin nic nie zmieniło, to nie zmieni też przez jedną. No ale przynajmniej będzie poczucie jakieś lepsze. Więc z powrotem wracamy do gry i coś robimy. Oczywiście zmieniamy na tą alterację, no wreszcie może nie zapomnę tym razem. Straciłem jeden klucz, ale co tam jak w jednej szczelinie odrobimy dwa, czy nawet trzy razy tyle. Do złotnika idziemy. I zamiast tej zmory potężnych bierzemy sobie egzoteryczną alterację, która może coś zmieni. Głęboka 79. To już chyba elitka na początku jest, tak? Coś takiego widziałem. Okej, tu jest elitka, tak? Dobra, teraz powinniśmy ją rozwalić dzięki hydrze. Patrzcie, bo tu jest nawet ta. Piłujemy tą elitkę. Piłujemy. Nie jest to tak łatwe. Ale w końcu może ją spiłujemy. Tylko tyle jej zostało, czy jeszcze coś jest? Nie wiem, żeśmy tyle walili taką część elitki. O nie, czekajcie. Będzie fart, udało się. Piłujemy, ale tu nic nie widać. Ha, już pokonany. Powinien laserek zniknąć. W ogóle. Jest tu ktoś do walenia? Chyba jest. Okej, czyli walimy. Oczywiście w ten sposób. Egzotyczna alteracja. Idziemy dalej, tu jeszcze są wrogowie. Ja już teraz nie mam staków podwójnych i jest wielki problem. Okej, idziemy dalej. Tu jeszcze są wrogowie. O, tak na samym obrzeżu naprawdę fajnie się ich bije. Tylko kiepsko jak mnie walą, to jest gorzej. Ale tak ogólnie to mówiąc jest fajnie. Dwustaki, czekajcie, elitka i dwustaki. Jakby wpadło ładne. O, i widzicie, dwustaki. Nawet bez hydry się udało. Więc dwustaki dają radę więcej niż
robią więcej niż Hydra, tak bym powiedział. Okej, ustawiamy się jakoś tak. Tu jest jeszcze, a nie, to nie jest elitka, tylko to są po prostu te, ale przynajmniej zbijemy sobie cooldown na tych wrogach. Niestety cały czas mnie wali. Tu nie ma wrogów, tu nie ma wrogów, ale są dwustaki za to. Jak sobie HP zregenerujemy. I następne. Jeszcze czekam. Gdzie są ci wrogowie? Nie widać ich. O, ładnie są ustawieni, tylko już po prostu padli. Ustawiamy się najdalej jak się da i po prostu piłujemy ich. Żeby oczywiście móc użyć archonta zaraz. Tajemnej mocy. Nie jestem jeszcze gotów. I dwustaki. To jeszcze lepsze będzie w sumie. No i padasz tym bossem. Znaczy on nie pada bossem. Padaj tym bossem. Dlaczego ty nie padasz bossem? Mógłby spaść w końcu, patrzcie. Piłujemy go i piłujemy. Chyba spadnie. O, wreszcie spadł. Przynajmniej teraz. 80 jest dość trudną szczelinką. Niestety palownicy to już w ogóle jest denerwujący wróg. Przeciwnik to znaczy, nie do końca wróg. Chociaż, dobra. Idziemy. Dalej obelisk mocy, tylko żeby nie paść. I w tym samym momencie padnę. Moje szczęście jest takie wielkie. I teraz jak porażenie wejdzie, to przynajmniej z mocą. Nie wiedzieli, że obrażenia fajne mogą wejść. To jest przynajmniej taka zaleta. Szkoda, że jest tak dużo wrogów. Przynajmniej, ale właśnie obrażenia się liczą. Piłujemy, 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 sobie spiłujemy. I teraz archont. Archonta zrobimy i w sumie już będziemy mieli dwustaki z mocą. A, przed chwilą się moc wyłączyła. Już nie mamy tego dipsa. Ale zawsze coś możemy zrobić. Tu już nikogo nie ma. Tu nie mamy co ich bić. Jeszcze czekam. Palowników chcę najpierw rozwalić, czekajcie. Oni są najgroźniejsi. Najbardziej denerwujący. O, piłujemy, piłujemy wszystko, co się da. Hydry, niestety. No nie, oczywiście musiałem dostać, no. I akurat kiedy mnie cooldown teleportu, no. Ajajaj. No nie zrobimy, nie uda się tu zrobić nic. Moje szczęście jest naprawdę dziwne. Czasami jest, czasami go nie ma. Może teraz przynajmniej z obrażeń by można było skorzystać, no ale kurczę, no nie bijemy tej elitki niczym. Nie bijemy jej wcale, o tak bym powiedział. O, ale już jest rozwalona przynajmniej, mimo że jej nie bijemy. Tak jak powinniśmy. Nie no, rozwalcie te, bo to mnie naprawdę denerwują. Ci palownicy zawsze mnie mogą... O właśnie, no znowu, no. Nie wiem, czy zrobię to jeszcze inne, widzicie, jak mnie tak chamsko rozwalają cały czas, to jest naprawdę bardzo trudne. Nie wiem, czy to się uda. Tak wzięliśmy mniejszą szczelinę, no ale po prostu jest beznadzieja, ponieważ jest beznadziejny ten archont w sumie. Nie dość, że nie wchodzi, HP nie ma, obrażeń nie ma, no to co jest? Nic nie jest, no. Ale lepszego zestawu nie ma dla czarodzieja, bo wszystko jest takie beznadziejne, że wow. Spada, spada, teraz się zatrzymało. O, rozwalcie go wreszcie, palownik został rozwalony, to cud. I archont teraz. Jeszcze czekam. Rozwalona elita. Szybciej, bo ja tu chcę dwustaki. Oczywiście mnie blokuje coś i już dwustaki oczywiście zniknęły. W tym samym czasie co wrogowie się pojawili, więc jestem do tyłu. Nie mogę coś, w ogóle im HP nie spada. Nie jestem jeszcze gotowy. Teraz może troszeczkę, ale to i tak jest za mało. Ile elit piłujemy? Kolejny, kolejny, kolejna to elitka. Teraz jest ten. Jest tu jeszcze kilku wrogów. Tu jest na przykład. Plus elitka, plus ten. To naprawdę się równa coś niesamowitego. A nie wiem, gdzie jest tu. Jeszcze była jedna część elitki, tak? A tutaj jest. To fajnie, że ją zbijemy tak łatwo. Piłujemy, piłujemy, ale to nie jest aż tak łatwe. Oczywiście Hydra mi raz, dwa to rozwaliła. Hydra ma po prostu damage superaśny.
Tylko ci palownicy, jakby ich nie było, tu lepszy czas miał, a tak to się nie uda. Zazwyczaj, dalej, dalej, już teraz dwustaki zniknęły. Obrażenia mam marne. Do piachu. O nie, o nie. Wszystko jest, czekajcie. Dużo tu coś bagonów się zrobiło. Czekajcie, ja tu muszę uciec. Będą mnie walili naprawdę mocno. Spiłujemy sobie tutaj cooldown. No i oczywiście taran, no o tym mówiłem. Kurczę, no ja chcę mieć czas, ale widzieliście, przez dwie głębokie szczeliny nie mieliśmy praktycznie żadnego obelisku z tą i poprzednią, więc naprawdę nie wiem, dlaczego nie ma tych obelisków w tych szczelinach. Na drugim poziomie przez dwa poziomy ani jednego obelisku. Co to ma w ogóle być? To jest jakieś coś zepsute czy co? Nie wiem, o co chodzi. No widzicie, porażenie w ogóle nie wpada, to ja jadę idę dalej. Jestem jeszcze gotów. No nie. No i znowu. Ponad 100 staków na archoncie. I co? Na hita padam. No cholera. Nie, no bez sensu, bez sensu. Po prostu Blizzard naprawdę zepsuł ten build. Zepsuł ten build i mógł być dobry. Był wcześniej dobry, ale oczywiście postanowił zepsuć. Nie wpada, nie ma obrażeń i nie ma przeżywalności. Przeżywalność jest po prostu gorsza niż na wizie bez zestawu nawet, no. Po prostu jest mocna beznadzieja. Każdy inny zestaw jest lepszy. I znowu na hita, no szhol. Ej. Nawet mi się mówić nie chce, no po prostu jest spieprzone to wszystko, no i no i jest naprawdę lipa. Ale może przynajmniej się, może przynajmniej to zrobią, bo w następnej aktualizacji trzeba po prostu napisać do Blizzarda, bo nie wiem co innego. Wszyscy zauważyli, że jest źle. Wszystkim tak samo idzie źle. No to trzeba to po prostu coś z tym zrobić, nie? Raczej nie zrobimy w czasie tej szczeliny. Oczywiście, bo chamsko padam. Nie działa Archont, nie działa nic. Zdenerwowałem się w sumie. I tak już nic nie zrobię, mogę padać. I tak mi na Archoncie rozwalą na hita, więc to bez sensu. Bijemy ich, ile możemy. Oczywiście Hydra już się wyłączyła. Porażenie jak nie wchodziło, tak nie wchodzi. Jak wchodzi, to z beznadziejnymi obrażeniami. Na tej szczelinie powinny być większe obrażenia. Jak już. Może teraz stłuczemy sobie Archonta. Nie mam dość. No wreszcie coś się udało, ale no i tak jesteśmy do tyłu z czasem. To nic nie zmieniło. I ci palownicy mi będą psuli tu wszystko. No nie, no tyle tych palowników, ja chyba wychodzę. Gdyby tylko mogli mnie teraz zobaczyć. Ilu tych palowników tu może być? Tak jestem na hita rozwalony przez wszystko. Mimo, że jestem na Archoncie. Teraz niech Hydra się tymi zajmuje. Wszystkimi. No i znowu mnie walą ci palownicy. No bo od czegoś na hita padnę, nie wiadomo od czego. Idziemy dalej, póki są dwustaki. Zaraz znikną. Nie będzie kogo bić. No i oczywiście, gdy już się przybliżam do jakiegoś wroga, dwustaki znikają i nic, żadnych obrażeń nie zadaje. Po prostu się nie da. Trzeba ten czas odnowienia jakiś zrobić, ale się po prostu nie da. Dalej. O, palownicy niestety, ja nie chcę mieć z nimi nic do czynienia. No, bo zaraz mi rozwalą na hita. Pomimo spowolnienia czasu, pomimo wszystkiego, jest jedna wielka lipa. Tu jest nawet elitka. Może teraz, patrzcie, teraz ładnie wchodzi. Wchodziło, już teraz nie wchodzi wcale. Więc bijemy. Jest ten boss? Padł ten boss, no to wreszcie coś się udało zrobić. Wreszcie jako tako z czasem. A i tak jest źle, ale przynajmniej jakoś. Okej, okej, idziemy do następnego levelu, może będzie lepszy. Taki, no nie wiem, zależy jaki tu wrogowie. O, zombiaki, no to mogą być. Zombiaki są super. Po prostu będzie łatwo. Chyba, że jakichś trudnych nam jeszcze dają. Ale nie wiem, jeszcze nie wiem. O, te są też chamskie. O nie, skoczki, no to nie, ja nie chcę ich. One mnie po prostu rozwalą. Nawet nie tak dosłownie, ale przenośnie. Potrzebuję więcej czasu. Okej, okej. Padają, padają, nie padają. Okej, może teraz przynajmniej. O, i teraz wpadli.
Idziemy dalej, tu nie ma wrogów, tu są. Okej, wpadają, teraz powinni zostać rozwaleni. Boss powinien paść szybko, ale znając moje szczęście, nic nie jest tu wiadome. Mogłem paść teraz, znowu mogę paść. Bo nie mogę nawet cooldowna zbić. Okej, może teraz. Mogłem, ale już nie mogę. Zbijamy, zbijamy, zbijamy. No nie udaje się po prostu. Jest coś zwalonego. Cooldown zbijamy, zbijamy. No niestety, no i znowu, no. Nie, no po prostu się coś nie da. Coś jest po prostu zwalone. Przed tą aktualizacją ogólnie Archon był naprawdę super. Praktycznie, no nie spadało mu HP, bo był nieśmiertelny. Nikt go nie mógł rozwalić. A teraz zrobili, że jest śmiertelny. Traci tyle życia, że granie nim to jest po prostu bezsens. No, ja nie wiem. Czy to zestaw był na rekordy 140-150, a teraz jest na 50-60, to jest po prostu jakaś kpina. Nie wiem, no po prostu nic nie pomaga w tym zestawie, tak się samo pada z tym czy z tamtym. Raczej już nie zrobię, szybkości to nie zmieni. Raczej już nic nie zrobię w tej szczelinie, bo się po prostu nie da. Nawet elitka nie spada. A tu jest, oczywiście zaraz mi tak rozwalą. Czasu nie ma, o właśnie, mówiłem, zaraz wybuchnie to wszystko. Może przynajmniej Hydra coś zrobi. Liczę, że mi rozwali elitkę. O, wreszcie, jeszcze jest szansa. Jakby teraz Hydra ładnie zadziałała. No i dlaczego mi tak dziwnie działa, no? Nie wiem, nie schodzi coś, strażnik jeszcze raz, kolejny. On ma szarże, on ma wszystko, więc ja się go po prostu boję. Naprawdę, muszę tu lawirować, nawet się nie mogę cofnąć. O, może teraz? Hydra i zobaczymy, jak to tu wyniknie. Zbijamy, cooldown. Teraz się zmieni z Archonta i powinno być. Pyk, jest pyk. Jak mamy dwa staki, Hydry świeżo postawione, to nawet na 90 jesteśmy w stanie, na 90-95 solo, bez problemu rozwalić szybko strażnika szczeliny. No to oczywiście ulepszamy ton, ale ta przeżywalność jest po prostu na najniższym możliwym poziomie. 72 ulepszymy, będzie trzeba 83-84 robić, a już od takich szczelin mamy gry publiczne. Później jak będzie trzeba, to będziemy gry publiczne robili. A teraz jeszcze jedną paletę tych trzeba zrobić. Okej, więc tak, szaleństwo Sandara. To jest też fajne, ale słabe się wylosowało. Jak to się czyta? Ksephirański amulet. Naprawdę trudna nazwa. To oczywiście słabe. A to nie korzystam z tego. Moc Kantodo słaba. Nawet nie starożytna. I teraz paleta hełmów oczywiście. Moja moc rośnie. Moja moc rośnie, oczywiście, wreszcie. Ile się naczekałem, żeby rosła. I teraz tak, idziemy sobie na szczelinkę po prostu. To słabe i to także. Ile jeszcze minut odcinka mamy, tak lekko licząc? 15, więc możemy coś jeszcze zrobić w tym odcinku. Nie mówię, że się nie uda. Ale zrobimy coś ciekawego może. Tarcza na samym początku. Dobrze to zwiastuje. Krówki. I tu będzie ten escape, tak? Gdzieś. Zaraz gdzie on będzie. Gdzie będzie ten escape? Czekajcie, gdzieś tu na środku powinien być. Ale jeszcze nie teraz. Jeszcze dojdziemy do tego. Escape jest nazywany jest nazywana mapka w Minecrafcie, czy event. O, dwie legendy z jednej skrzyni, naprawdę ciekawe. Rzadko mi się to zdarza. I to mamy escape, krowi król. Nie byczeć, tak. Nie byczymy się, o, jeszcze ciekawiej. Ciekawe, czy tu można przejść, o tak, o, a, nie można. Stąd jest portal powrotu. Póki mamy staki, możemy z nich sobie korzystać fajnie. O tak możemy sobie kręcić, albo tak, o patrzcie. Tak troszkę za szybko, troszkę trzeba zwolnić. O, jak tu wejdzie ładnie paraliż, to będzie ciekawie. Pozostały czas, pokonani wrogowie. Jeszcze tarcza chyba była, ale wiadomo, że mogą mnie też krówki rozwalić. Nie jestem nieśmiertelny.
zawsze gotów. Jeszcze elitka czy coś zawsze będzie, jest jakaś królewna. Krowia królewna, o, fajnie. Doskonale, okej, okay, czyli wszystko. Tu chyba dostaniemy skrzynkę, elitkę czy coś takiego. Więc idziemy dalej. Potrzebuję więcej czasu. A tu nie ma przejścia nawet. Naprawdę psikusa mi zrobili z tym. Chyba do dołu. Bardzo fajne dźwięki są na tej mapie z krowami, widzicie, słyszycie? Bardzo, bardzo ciekawe. Nawet w Wormsach takich nie było. Ale to złe porównanie w sumie. Do Wormsów Diablo 3 porównujemy. Wormsy to... No Wormsy to też gra 3D, no ale... Znaczy Wormsy gra 3D, no po prostu nie jest 2D. No 3D można powiedzieć. Tylko tak bez okularów jakby. Widać co jest bliżej, co jest dalej, tak jak i w Diablo 3. Że nie jest tak na platformówce, że wysokość widać, szerokość, ale nie widać na przykład czegoś innego. Na przykład albo wysokość, nie widać szerokości. A tu widać wszystko, jest fajnie zrobione. Kapliczka wyładowań jest naprawdę bardzo dobrym rozwiązaniem. I boom teraz, chiki boom. I wszystko pada. Może tą kartę z zewnątrz tą dźwiękową kupić, bo nie mogę słuchać tych szumów na tych odcinkach. Naprawdę jest katorga tortury. I to powinno być wszystko w sumie. To powinno być przejście. Staków mamy co moc. Całą moc staków. W brud ich mamy. Tu jeszcze coś będzie. Piłujemy na Archonta. I mamy sobie Archonta. Staków dużo. O nie, ja źle poszedłem. Teraz można szybko wylawirować. Póki mamy Archonta i teleport. Nie jestem jeszcze gotów. I więc kolejny poziom. Taka sama mapa, tylko troszkę inny odcień. Nie taki mroczny, tylko bardziej takie ciepłe barwy. Niestety nie mogę tego zrobić. Okej, powinni paść. Nie padają, o co chodzi? O, coś tu się święci, dobra. Padają teraz wszyscy. Topór Sankris mi wypadł. Jeszcze czekam. Przywołanie czegoś tam. Chyba, że chociaż wtedy była zmiana, więc nie jest tak ciekawie. Klejnotki zawsze mogą wypaść od takiego gobka. A jednak to taki gobek, co nam wyrzucił coś tam. Goblin skarbnik jednak nie to był. A tak żółty na minimapie, myślałem, że to ten z kamyczkami. Piłujemy ile możemy. Piłujemy, piłujemy i zaraz zmieniamy się w Archonta. Chyba będzie przejście jednak. O, przejście do kolejnego poziomu. Znowu ta sama lokacja, identyczna. W takich samych barwach. Jest, czekajcie, wyładowania kolejne. Super. Okej, okej. Powiem tak, w poprzedniej 79 poszła tak słabo, ponieważ nie było. Padaliśmy bardzo często i nie było żadnego obelisku. Był pod koniec tam szybkości, podoba? Ale szybkość to nic tu nie daje rady. Na czołgach, który. Znaczy. Na postaciach, które trzymają się z dalsza. Z WOT-em mi się pomyliło, na czołgach, o. W ogóle. Powinniśmy to zrobić, no ale jak my długo tą szczelinę robimy? Ja po prostu nie wiem. Goblin skarbnik to jest zwykły. Okej, okay, padł, nie wiedziałem, że tu jest, jeszcze jest elitka. Od razu padła. Jak nie mogę już podnieść, ale mi się nie chce wracać do miasta, po prostu szybko tu wyspidujemy. Jeszcze legenda, a ja nie mam miejsca, jak więc oczywiście ten. Ten, ten i ten itemek można wyrzucić. Idziemy dalej i jeszcze dalej. Jeszcze czekam. Nie padają, coś dziwnego. A, tu jest przejście. Obelisk mocy jeszcze, o. Całkiem przyjemne combo. Jest to jakiś goblin, ale nie chce mi się go walić. O, strażnik szczelinny to już oberwie zaraz. Od hydrków. Od hydr. I władca padł. Nie uniosę nic więcej, brzmi się nie mieści. Coś tu trzeba wywalić. No ja tu dopiero wywaliłem dwa itemki, to dlaczego mi się nie mieści? Nie możemy w sumie teraz wracać już. Bez problema. I zaraz dostaniemy, no...
Congratulations za ukończenie szczeliny Odoreka w postaci nagrody. W sumie możemy teraz jeszcze zidentyfikować te legendy. Kilka ich było, z 5. Jak widać w ekwipunku. Okej, teraz tak, przerabiamy to. To. Tak, nie, to jednak Genzaniku. Szansa na przełamanie widma czempiona upadłych podczas ataku. Bardzo się przydawało na podstawce Diablo, naprawdę. To było coś. Genzaniku. Aha, to jednak zostawiamy. Tak, to możemy w sumie wywalić, ale to zostawiamy. I co, teraz kolejna szyjna, nawet nie musimy tego robić. Znaczy robić palet w postaci hełmów u Kadali. Dowiodę, oczywiście już mamy podtrzymywanie, więc od razu lecimy. Możemy w tą stronę, zazwyczaj zaczynam od drugiej, ale to nieważne już w sumie. Mamy podtrzymywanie, więc naprawdę szybko to pójdzie. Jak tak by weszło na przykład na głębokiej szczelinie, na tej wysokiej, to naprawdę się cieszył, że tak szybko to pójdzie. A, tu jest jeszcze przejście do góry, to oczywiście idziemy do góry. To taka duża mapa ta, że można cały level zdobyć na niej, znaczy do bossa dojść, tak? W sumie wszystkie te elitki pokonać i tak dalej, co są potrzebne. Niestety tyle staków, ale coś mi elitka nie spada. Nie wiem, o co chodzi. I dalej, jeszcze dalej, jeszcze dalej. Im szybciej, tym lepiej. Jak ci się to podoba? Tu jest kolejna elitka też, tak? A my sobie tylko bierzemy tu itemki, jakie wypadły. I jeszcze dalej i wyżej i niżej. O, jeszcze tu wyżej można przejść. Teraz piłujemy sobie wszystko. Cofamy się, kolejny raz piłujemy. Nie ma tu wrogów do piłowania, o co chodzi? O, teraz był. I sobie ładnie spiłowaliśmy. I zrobimy sobie jeszcze speedzik. Chyba zaraz będzie zejście w dół, tak? O, właśnie. Zejście w dół. Nie jest aż taka duża ta mapa, jak się spodziewałem, ale jakaś tam jest i jest dobrze. Padają, padają, nie padają. Nie tak szybko. Uciekamy, uciekamy. Potrzebuję tajemnej mocy. Teraz szybko. Elitka padła. Ze wszystkimi itemami od razu. To jest kapliczka mocy, tak? To weźmiemy sobie ją. Z mocą naprawdę będzie ciekawie. Spada mi tu wszystko z tą mocą, czy nie? W końcu teleport. I ustawimy hyderki. Hyderki plus moc naprawdę jest niszczycielska moc. Bo patrzcie, co się dzieje z tą elitką. Jeszcze czekam. Zastanawiam, jeszcze można tu przez środek przejść, czy już się nie opłaca. W sumie można by spróbować. O, nawet kolejna legenda. Nie mogę się przeteleportować, tu już powinienem. No coś się po prostu nie da, może drzwi są zamknięte. Uciekamy stąd, tylko nie mogę kliknąć teleportu, już się udało. Tu nie wbijemy raczej do bossa, więc idziemy sobie z powrotem. Tędy chyba jest przejście bodajże. O, właśnie, jeszcze dalej, chociaż przez środek możemy sobie przejść. Przynajmniej coś tu będzie, o, nawet elitkę jeszcze rąbniemy. I tutaj na dół, patrzcie jaki fajny teleport. I na dół sam, i idziemy. Tak tylko barbarzyńca i czarodziej potrafią. Jak szybko się przejść między tymi levelami, tam nie obchodzić nie wiadomo po co. Barbarzyńca ma skok, a właśnie czarodziej ten teleport. Nie można mnie powstrzymać. No, ta elitka już padła. Jeszcze czekam. Jeszcze z jedna by się przydała. Albo dużo wrogów, których tu mamy pod dostatkiem. O, dwie elitki nawet. Zaraz, czekajcie. Walimy te elitki. Nie spadają póki co. Nie wiem, co z nimi jest. O, teraz może hydry. O, pięknie. Oczywiście chwała Nefalemów. Wielopoziomowa strażnik został pokonany.
I w sumie wszystko zostało zrobione, tylko jeszcze ten. Pum. Rozwalony. Wracamy do miasta. Oczywiście. I oprócz tego jeszcze jedną szczelinę powinniśmy zrobić w czasie, jaki nam odpowiada. I mieć już te 60 kluczy chyba, nawet 62. Więc ciekawie. Jednak tylko jedna legenda nam wypadła. Pas wartownika. Którego zaraz sobie przerobimy. Okej, zobaczymy ile kluczy będziemy mieli. Teraz mamy 64. Oj. Tu mamy 66, czyli 68 po tym. I będzie nam brakowało tylko ewentualnie 30 góra. Góra 30. A nawet mniej troszeczkę. Zwykła szczelinka. I jedziemy z koksem. Uwolnij swą moc, bohaterze. Jest jakiś wróg. O, i teraz możemy fajnie z hydrą pociupać. Rozwaleni, rozwaleni. Tylko słabej temki. A nie, tu dopiero jest elitka. Dopiero teraz rozwaleni. Patrzę, czy nie ma jakiegoś obelisku, ale prawdopodobnie nie ma. Padają, nie padają. Potrzebuję więcej czasu. I teraz powinni zostać rozwaleni. Tak po kolei. Później już niewiele ich do końca tam dojedzie. Na początku taka horda, później coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej. A na samym końcu to tylko ostatki. Tam jeszcze raczej nic nie będzie, więc pójdziemy sobie w tą stronę. Chociaż może jeszcze tu coś być. I jest. Dobrze, że tu poszedłem. O, widzicie, że jest tu nawet dużo. Tam już nic nie będzie, ale tutaj może coś być. O, teraz bosik. Padł ładnie. Coś tu zazwyczaj z niego wyleciało. Oczywiście dół. Jedyna szansa na przejście to jest ten dół. O, ciągle moi znajomi. Ile już ich tych znajomych gra na tym sezonie? Dwóch. Jeden nie gra na sezonie, drugi na sezonie. Niektórzy lubią te sezony, ale ja po prostu za nimi nie przepadam, bo co to trzeba od nowa stworzyć postać, a ja to zazwyczaj gram w WoTa, więc 30-40 poziom i koniec postaci, a później muszę ją usuwać, więc strata czasu w sumie. Chociaż nowe mety można jakieś tam zrobić, ale ten kto dużo gra na sezonie, ja do takich osób nie należę. Po prostu mi się nie chce tak dużo grać, bo się męczę. A po co się przemęczać właściwie, to tylko gra ma przyjemność sprawiać. Ale nie zawsze sprawia, mimo że się tego bardzo, bardzo chce. No i co, po prostu, prosto idziemy. Padają wszyscy, padają ładnie. Ale za mało tu wrogów, za mało. O nie, muszę tu się cofnąć, bo mnie rozwalą. O, no i widzicie, nie dość, że alterację mam, nie dość, że uważam staki, to i tak się pada, więc beznadziejny Archont jest, beznadziejny, beznadziejny. Było wiele lepszy, ale po tym nerfie, nerf do wszystkiego. No i po prostu Archont jest beznadziejny, no. Niestety takie sytuacje się zdarzają bardzo, bardzo często. Szczególnie w wodzie. W wodzie to wszystko, co Wargaming zrobi, to jest... No kiedyś to było dobre, teraz wszystko psuje grę. I chcę, żeby jeszcze gracze zostawali. Tak jak Blizzard zaczyna takie coś robić. Ale Blizzard się... Podejrzewam, że to... lepsza firma niż Wargaming. Chociaż też Wargaming kiedyś miałem za najlepszą firmę. Ale po prostu... się zmieniła. Tarcza? No, w obecnej dobie jest potrzebna, bo tu nawet na 30 można paść. Nie ma tu wrogów, no po prostu nie ma tu wrogów. Tu jest troszeczkę przynajmniej. To można pokonać, ale ogólnie ich nie ma, jest bardzo, bardzo mało. Piłujemy. Okej, rozwaleni tutaj. Oj, dużo jeszcze do tego bossa, niestety. Myślałem, że krótko, ale jeszcze trochę, jeszcze trochę. Potrzebuję więcej tajemnej mocy. O, niebieski przedmiot, to znaczy zielony nam poleciał. Czy tu jest jeden? Okej. Nie ma żadnych wrogów, teraz są. Teraz tu znowu są. Jeden padł, drugi coś nie chce. Potrzebuję więcej czasu. Teraz padli wszyscy. I tak sobie patrzę, ilu tych mamy, ale najwyraźniej jest dużo ich. Znowu zmienię myszkę, no wolę, żeby troszkę ją było słychać, niż mam się męczyć z tamtą i nic nie zrobić. Na następny poziom idziemy i będzie dobrze.
Zrobimy coś tutaj, podejrzewam. Nie jestem jeszcze gotów. I do przodu, i do przodu. I znowu do przodu, i znowu do przodu. Powinno być dobrze, jest tu rozwalony typek, kolejny typek. O, wreszcie padł, no całe szczęście. Zaraz powinien być strażnik szczyjny po następnej elitce. I zaraz będzie ta następna elitka gdzieś. Oj, zaraz mnie rozwalą, nie dam rady. Nie dam rady tu się ustawić dobrze, nawet z elitką. Znaczy hydrą. A jednak się udało, jakiś cud nastąpił, że nie padłem. Jak ci się to podoba? Jeszcze czekam. Dziwne to, zazwyczaj to się nie zdarza. Oczywiście strażnik szczeliny. I teraz pyk. I po nim zaraz będzie. Jeszcze, jeszcze, no padaj rzesz. Tym strażnikiem możesz padać przecież. Padł, okej, okay. Wreszcie. Moje sakwy są przepełnione. O, 164 odłamki, to jednak bym się wrócił. Mimo to, mimo tego. Po 164 odłamki, tak, tu mamy chyba dużo, ale tak szybko to zrobimy, czyli tak, tak, tak. Wracamy się pod odłamki. Pyk. Już nic więcej. A, nie wydałem tych odłamków, kurczę, za szybko chciałem to zrobić, nie? I nie dałem rady. O, teraz damy radę. Wygląda na to, że przydałby ci paleta hełmów. Koniecznie przyjdź ponownie. Moje sakwy są przepełnione. I zaraz resztę zrobimy, chyba nie uda nam się w ten sposób. Jeszcze jeden hełm, już powinny się zmieścić te staki. Oczywiście klikamy, żeby ta szczelina się już zamykała, a my zdążymy sobie przejść i tu wziąć te odłamki. Jeszcze się przeteleportować w czasie. Normalnie to kiedyś nawet bym nie w czasie nie wszedł do szczeliny przez te 30 sekund. Albo bym wszedł, od razu by mnie wywaliło. A, nie zidentyfikowałem przedmiotów nawet, więc najpierw identyfikacja. I później będzie jakoś tych odłamków, coś robienie z nimi, tak? Bo trzeba je wydać u Kadali, żeby już był spokój z tym wszystkim. Sułtan oślepiającego piasku, to jest starożytne, ale słabe. To jest słabe. I to te, i to tak. To jest też słabe. Hełmu nie sprawdziliśmy, hełm też słaby. Nawet się nie patrzę. I teraz, ile mamy kluczy? 70 można powiedzieć, więc praktycznie tylko 20-25 kluczy jeszcze trzeba zrobić. No, czyli około 10 szczelin. 10, no 12 góra. No więc myślę, że wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i łapkujcie. Ja byłem Mistrzu i się z wami żegnam. Cześć!